Cześć, dzisiaj uruchomimy sobie agregat firmy Hyundai GH4000.pl. W pudełku jest instrukcja obsługi plus broszurka informacyjna, jak przedłużyć gwarancję z 2 na 3 lata. Agregat mocy ciągłej ma 4000 W, mocy szczytowej 4300. Musiałem go tutaj przewrócić na bok, żeby wysunąć z kartona, ponieważ jest dosyć ciężki, waży 77 kg suchy, także naprawdę jest co podnieść. Do samego agregatu dołączona jest ośka plus kulka pomagające w transporcie. W woreczku są akcesoria typu podkładki i nakrętki do montażu tych kółek i nie tylko, ponieważ są jeszcze rączki w zestawie do transportu, klucz do wymiany świecy. Tutaj przewróciłem go sobie na bok, aby ułatwić montaż sobie tej stopy, która jest po przeciwnej stronie względem kółek. Ta wygląda sama stopa. Do niej montujemy od spodu dwie gumy, po prostu żeby na betonie, na posadzce nie przesuwał się ten agregat, także jak najbardziej spoko. Tą stopę montujemy do jednej z szyn, która znajduje się pod agregatem. Przy montażu kółek z ośką dodajmy najpierw podkładkę, później kółko, znowuż podkładkę i nakrętkę. Używamy dołączonych do zestawu blach pomagających zamontować tą ośkę. Wszystkie śruby skręcamy bardzo mocno, ponieważ wibracje, które będą przenoszone podczas pracy tego agregatu. Sam silnik jest zawieszony na gumach, ale wiadomo, wibracje i tak są jakby przenoszone. Tu jeszcze zakładam rączki pomagające w transporcie i tu jest moja mała modyfikacja. Ta nakrętka po lewej stronie to jest zestawu. Założyłem sobie swoje nakrętki samokontrujące, tak żeby nie dokręcać tego bardzo mocno, żeby te rączki chodziły luźno, a nie rozkręcały się. Także w tym pomocne są nakrętki samokontrujące. Nalewamy paliwo. Oczywiście wcześniej nalałem olej, jeszcze 1 litra 10W30. Niestety zapomniałem włączyć kamery i sam proces nalewania oleju mi się nie nagrał. Ale wierzcie mi, olej został nalany i będzie za chwilkę będzie pierwsze uruchomienie. Tu jeszcze małe wytarcie szmatką, ponieważ mi się troszkę rozlało paliwo. Włączamy włącznik główny. Ssanie. Kranie wcześniej odkręciłem. Dobrze. Tutaj podłączyłem nagrzewnicę 2,5 kW,
maksymalnej mocy plus wiatarkę 710 W. Jeszcze małe do powiedzenia, tutaj jest widoczne uzwojenie miedziane, także to jest bardzo ważny szczegół, jeśli chodzi o agregaty. Wiadomo, lepsze jest miedziane niż aluminiowe i to zdecydowanie. Dzięki bardzo za uwagę. Jeśli się podobało, to lajkujcie, oceniajcie, komentujcie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć, hej!